Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spec Simulatora X na moim kanale, a w tym odcinku pokażę wam wszystko, co Preston dodał w nowej aktualizacji. Nie ma tego za dużo, ale jest kilka ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć. Dlatego jeżeli chcecie dowiedzieć się, co się zmieniło, to zapraszam was już do oglądania tego materiału. Przede wszystkim moi drodzy, Preston dodał dwie nowe krainy w Fantasy Worldzie. Pierwsza z nich to Candy Island, druga to Haunted Island. Moi drodzy, 15 nowych petów, 2 nowe jajka, nowe mityczne pety i można kupić od teraz, moi drodzy, to jest bardzo ciekawa zmiana, ponieważ można kupić w grze, moi drodzy, teleport za darmo za diamenty. Możecie sobie, jeżeli nie chcecie wydawać robuxów, kupić sobie teleport za diamenty. No i tutaj warto wspomnieć również, że wcześniej, moi drodzy, teleport kosztował 50 robuxów, a teraz, moi drodzy, kosztuje 200. Oprócz tego, moi drodzy, Preston dodał również auto delete. Później powiem wam, o co dokładnie chodzi z tą funkcją. Poprawił dużo błędów, no i oczywiście plus więcej. Ja sobie te zmiany już sprawdziłem na live'iku i teraz wam je pokażę. Moi drodzy, taką pierwszą zmianą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że tutaj w podstawowej krainie obok leaderboardów pojawiła się trzecia tablica, na której wyświetlają się fanarty fanów gry Pet Simulator X. Wydaje mi się, moi drodzy, że tutaj fajnie, że Preston coś takiego dodał. Napiszcie, czy wam też się ta zmiana podoba. Moi drodzy, Preston w tym update'cie dodał również nową funkcję, funkcję auto delete. I jak ona działa? Macie tutaj do wyboru trzy opcje: Basic, Rare i Epic. Jeżeli sobie teraz tutaj zaznaczycie Basic i kupicie sobie jakieś jajko, ja teraz szybko to jakieś kupię i dostaniecie jakiegoś Basica, tak jak ja teraz na przykład tutaj dostałem Golden Ducky Basic, to moi drodzy, ten Basic automatycznie wam się tutaj usunie z waszego ekwipunku. Natomiast jeżeli ja teraz wyłączę tutaj tą opcję i kupię sobie ponownie to jajko i dostanę jakiegoś Basica, to teraz, moi drodzy, ja muszę go usunąć, a tak robi to za mnie, moi drodzy, ta funkcja. Także jeżeli nie chcecie dostawać Basiców, to naprawdę jest to bardzo fajna, przydatna funkcja. Moi drodzy, a co najlepsze, funkcja auto delete jest całkowicie za darmo, także możecie od razu sobie z niej korzystać, nie musicie jej kupować. Fajnie, że Preston coś takiego dodał. Moi drodzy, Preston w tym update'cie oprócz funkcji auto delete dodał również jeszcze jedną funkcję i jest ona w ekwipunku. Jest to funkcja equip. Moi drodzy, jak widzicie, ja teraz w ogóle tutaj nie mam petów i chcę, żebym, moi drodzy, ubrał moje najlepsze pety, to klikam sobie tutaj do mojego ekwipunku, klikam sobie, moi drodzy, funkcję equip i w tym momencie szybko ubrała mi wszystkie najlepsze pety. Także ta funkcja jest naprawdę mega przydatna i fajnie, że Preston coś takiego dodał. Preston dodał również dwie nowe krainy w Fantasy Worldzie oraz dwa nowe jajka. To jest, moi drodzy, aktualnie najlepszy pet w grze. Jest to pet mityczny, bo Preston w tej aktualizacji dodał również mityczne pety. Teraz wam tutaj jeszcze pokażę te dwie nowe krainy. Pierwsza z nich to Candy Island. Mi się osobiście ta kraina podoba. No a druga z nich to Haunted Island. Moi drodzy, ta kraina również mi się podoba. I moi drodzy, jest tutaj skrzynka. Fajnie, moi drodzy, że Preston w tej aktualizacji dodał nową skrzynkę, bo można sobie tutaj na niej pofarmić. Moi drodzy, ostatnią zmianą, jaką Preston w tej aktualizacji dodał, jest to, że możecie sobie odblokować teleporta całkowicie za darmo, kupując go po prostu za diamenty. Także jeżeli macie diamenty, możecie sobie kupić teleporta lub możecie odblokować wszystko od razu za 200 robuxów. Moi drodzy, dajcie znać, czy nowy update wam się podoba. W tym odcinku to już jest wszystko. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo lecimy po 3000 subskrypcji do końca roku. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.